Dobry wieczór. Rozpoczynamy cykl spotkań pod tytułem Prymas, człowiek, ośmiu błogosławieństw. Będzie to próba zgłębienia duchowości świętej pamięci błogosławionego księdza Prymasa Wyszyńskiego. Więc próba odkrycia tajemnicy jego duszy w relacji do Boga, która miała zasadnicze znaczenie dla jego życia we wszystkich sferach. Wiara Prymasa rezonowała na wszystkie płaszczyzny jego osób, determinując jego myślenie, postawę, poglądy, Działanie oraz postrzeganie świata zewnętrznego. Spróbujemy użyć do tego bardzo cennego narzędzia, jakim są fragmenty Jezusowego Kazania na Górze, dotyczące ośmiu błogosławieństw. To będzie dla nas klucz, przez który zechcemy odsłonić tajniki duszy i wiary prymasa. Dlaczego właśnie ten klucz? Po pierwsze, dlatego, że ten fragment nauczania zajmuje szczególne miejsce w duchowości chrześcijańskiej. Błogosławieństwa nazywane są często drogowskazem na drodze do świętości. Bożą receptą na życie, mapą życia, drogą do prawdziwego szczęścia. Inni mówią o nich jako o narzędziu duchowej nawigacji, Chrystusowym komentarzem do Ewangelii, a nawet obliczem Jezusa, jego autoportretem. Bo w nich ma się odbijać życie samego Jezusa. Inni mówią także o nich jako o nowej konstytucji Królestwa Bożego, czyli zbioru zasad, przepisów, na jakich to Królestwo jest zbudowane i na jakich my mamy je budować już tu na ziemi. A więc mogą być yy, błogosławieństwa kluczem do rozwiązania problemów współczesnego świata. Po drugie, nauka o błogosławieństwach wydaje się skutecznym narzędziem penetrowania ducha samego prymasa i jego nauczania, pozwalając odpowiedzieć na pytanie, w jakim stopniu nauka o błogosławieństwach kształtowała jego wiarę, a ile prymas był wiernym uczniem Jezusa. Kolejny aspekt, to odwołanie się do tego fragmentu Ewangelii jako bardzo praktycznego i mającego wychowawczy walor dzisiaj. Otóż każdy chrześcijanin, także współczesny, może się w lustrze błogosławień sprzejrzeć i zobaczyć, czy idzie właściwą drogą. A to może mieć ogromne znaczenie dla naszej teraźniejszości, ale i przyszłości. Może na przykład zaowocować nawróceniem czyli zwrotem w życiu. Wreszcie, po czwarte, nauka o błogosławieństwach dotyka uniwersalnego i zawsze aktualnego problemu ludzkiej egzystencji, czyli szczęścia, bo przecież błogosławiony to szczęśliwy. Jako taka daje nam więc szansę skonfrontowania współcześnie lansowanych przez kulturę laicką, często w agresywny sposób, koncepcji tzw. łatwego szczęścia z koncepcją Jezusową. Jezus wyzwala nas z rozpowszechnionej w naszych czasach niebezpiecznej utopii, że odnajdziemy szczęście na drogach łudy życia pozornego, łatwego, na skróty, szukającego celu w pozorach iluzji świata bez Boga. W ten sposób możemy odnaleźć drogę w chaosie fałszywej oferty współczesnego świata. I na końcu staniemy, każdy z nas wobec pytania, od którego uciec nie możemy, czy można we współczesnym świecie żyć według drogi ośmiu błogosławieństw. Z duchowością ośmiu błogosławieństw ksiądz prymas zetknął się w pracy duszpasterskiej w czasie II wojny światowej, kiedy to został ojcem duchownym miasta dziewcząt, z grupy ośmiu świeckich młodych kobiet, które za fundament ewangelizacji uznały właśnie program ośmiu błogosławieństw. Godząc się na współpracę z nimi, ksiądz Wyszyński zadeklarował: Idę z wami łowić ryby Boże. Okresem, który miał zasadnicze znaczenie dla kształtowania się duchowości Prymasa, była przymusowa trzyletnia izolacja w latach 53-56. Wtedy, właśnie w więzieniu, ksiądz Prymas odnalazł wolską drogę do świętości, o której mówił Jezus. Choć sam nie nazwał jej jeszcze wtedy dosłownie, była to de facto droga ośmiu błogosławieństw. Sam o tym wyborze tak mówił po latach: cytuję: Droga, którą sam Chrystus ukazał dzieciom swoim, idącym w ramionach kościoła do ojca. Oto ubodzy w duchu, cisi, płaczący, łaknący i pragnący sprawiedliwości, miłosierni, czystego serca, pokój czyniący, prześladowani. Ich jest królestwo niebieskie. Oni posiądą Ziemię. Boga oglądać będą. Nazwani będą synami Bożemi. Ich jest królestwo niebieskie. Ich, ich, ich. Tej drodze pozostał prymas wierny do końca życia, wypełniając w sposób heroiczny jej przesłanie we współpracy z Bożą łaską, w trudzie zmagania się z samym sobą, z otoczeniem oraz w konfrontacji z wrogim systemem. Idąc drogą ośmiu błogosławieństw, okazał się człowiekiem, który własną historię pozwolił napisać Bogu. Przechodzimy teraz do tego pierwszego błogosławieństwa, o którym mówi Jezus w kazanie na górze, które brzmi Błogosławieni jesteście ubodzy, albowiem do was należy Królestwo Boże. W innej wersji, błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Dwa słowa interpretacji, co Jezus rozumiał przez pojęcie ubóstwa. Oczywiście Jezusowi nie chodziło tu o ubóstwo materialne, ale takie, jakie kojarzymy z pojęciem dzieciństwa Bożego, które staje się naszym udziałem w Chrzcze Świętym, a więc ubóstwem dziecka, które jest całkowicie zależne od rodziców, które im bezgranicznie ufa, które wszystkiego oczekuje od nich, ma świadomość własnych ograniczeń, które z pokorą przyjmuje. Chrystus mówi w pewnym momencie do uczniów, że jak się nie odmienicie i nie będziecie jak dzieci, to nie osiągniecie Królestwa Bożego. Używając skrótu, można powiedzieć, że ubogi w duchu to taki człowiek, który ma wszystko u Boga, jest ubogi przed Bogiem. Zatem chodzi o ubóstwo duchowe, określoną postawę serca kojarzoną z pokorą, uniżeniem, skromnością wobec siebie, wobec Boga i innych. Ilustracją takiej postawy serca może być sam Jezus w relacji do Ojca, który się ogołocił z wszystkiego, nie korzystając z przywilejów Syna Bożego. Takim przykładem może być oczywiście Matka Boża, która o sobie mówiła służebnica pańska, ale także ewangeliczna wdowa, która będąc ubogą wrzuca do skarbony świątynnej wszystko, co miała na swoje utrzymanie, składając z ufnością swój los w ręce dobrego Boga. Pokora jest notą, którą prymas bardzo doceniał i zaświadczył o niej świadectwem swojego życia i to w stopniu heroicznym. Jakie były jej źródła w jego życiu? Otóż wydaje się, że pierwszym było doświadczenie życiowe, trud drogi najeżonej przeszkodami i wyzwaniami, często przekraczającej siły jednego człowieka. Sam mówił o tej drodze, że momentami była drogą krzyżową. Kilka faktów z biografii prymasa, które potwierdza, w wieku 9 lat stracił kochaną mamę, co było dla niego chłopca wielkim przeżyciem. W dzieciństwie młodości borykał się z poważną chorobą płuc, która spowodowała przesunięcie terminu święceń kapłańskich. Wychowywany był w skromnych warunkach materialnych na wsi, a w seminarium dotykał wielu braków materialnych. Przeszedł do świadczenia szkoły rosyjskiej i pruskiej, był i był szykanowany za przyznawanie się do polskości. Był świadkiem trudnych dziejów polskich w XX wieku, zagrożenia bolszewickiego w XX roku, II wojny światowej. Kiedy musiał się ukrywać, pracował wtedy w Polowym Szpitalu w Laskach, gdzie był także kapelanem niewidzących dzieci. Musiał mierzyć się z poraną wojną, rzeczywistością po jej zakończeniu oraz z narzuceniem Polsce bezbożnego komunistycznego systemu, z którym przyszło mu żyć przez następne 35 lat i kierować kościołem w bardzo trudnych warunkach. A jako prymas przeszedł przez trzyletnie więzienie, wielokrotnie musiał mierzyć się z kampanią nienawiści w mediach publicznych, nie mogąc się w tych mediach bronić. Nie zawsze był też rozumiany przez środowiska duchownych i świeckich katolików. Przez całe dekady poddany był permanentnej inwigilacji, co znacząco musiało ograniczać swobodę jego działania. Wreszcie przed śmiercią niósł także ciężar związany z zagrożeniem życia Jana Pawła II po zamachu w maju 1981 roku. To biografia, którą można było obdzielić kilka osób, a to wszystko stało się w, jednej, w życiu jednej osoby. Droga życiowa prymasa uświadomiła mu samemu swoją kruchość, Niewystarczalność, ograniczoność, każąc mu myśleć o sobie z dystansem i pokorą, ale przede wszystkim otwierało na szukanie innych, poza sobą źródeł siły. Dlatego szybko na tej drodze odkrył walor pokory. Już na dro progu drogi kapłańskiej w swoich kleryckich zapiskach z 24 roku zapisał nakaz: Mów mało, żyj bez hałasu, cisza. Oraz szanuj każdego, gdyż jesteś odeń gorszy. Bóg pysznym się sprzeciwia. Drugim źródłem pokory w życiu prymasa było to, że kruchość człowieka spotykała się w prymasie z otwarciem na Bożą łaskę, dzięki której wytrwale szedł drogą heroicznej wiary, zawierzenia Bogu i Maryi, doświadczając miłosierdzia, mocy Bożej Obecności i opieki jego ukochanej matki jasnogórskiej. W niej to odnalazł jakby matkę zastępczą po śmierci swojej mamy. Dzięki łasce właściwie rozpoznał swoje powołanie kapłańskie, które do końca życia miało charakter decyzji ostatecznej, nieodwołalnej i przesyconej etosem służby. Na modlitwie otrzymywał od Boga światło na drodze wielkich prób, którym był poddany. Rozpoznawał Bożą logikę w bardzo trudnych zdarzeniach, choćby w więzieniu i Bożą wolę, której starał się być zawsze posłusznym. Naśladował Jezusa ukrzyżowanego, ofiarując swoje cierpienia za Kościół. Odkrywał łaskę nadziei wbrew nadziei. Dojrzewał jako pełny, piękny człowiek i wzórka państwa. Co sam mówił o pokorze? O swojej nie mówił nigdy. Natomiast w innych kontekstach, tak, na przykład w kontekście, który dzisiaj jest bardzo aktualny, Bóg tak w świecie działa, że im czasy są bardziej pyszne, butne, zarozumiałe i pewne siebie, tym pokorniejsze sługi światu posyła. O ubóstwie w duchu zapisał takie słowa. Stawać się jako dziecię to brać z dzieciństwa to, co przystoi wiekowi dojrzałemu. Niepamięć zniewak, brak pożądań godności, miłość Wspólnoty Towarzyskiej, równowagę przyrodzoną, prostotę i szczerość wobec Boga i ludzi. W tym zatem dorośli powinni naśladować jego zdaniem dzieci albo inaczej. To powinni robić, by stać się dziećmi Bożemi. Jeszcze bardzo przejmujące cytaty, obrazujące pokorę prymasa. 31 grudnia 1954 roku, będąc w więzieniu, oddawał mijający rok Bogu i napisał wtedy takie słowa. Ufam kierowniczej łasce Bożej i wiem, ile przez nią zyskuję. Nie pytam za co i dlaczego, bo ufam. Wystarczy mi mądrość, dobrość i miłość Boga. Zresztą czemu mam wszystko wiedzieć i zrozumieć? Gdzieś wtedy byłoby miejsce na ufność. W perspektywie Bożej opatrzności widział również rolę y, tych, którzy wyrządzali mu krzywdę. O więziennych strażnikach mówił tak. Wszyscy nasi przeciwnicy, pomimo swojej woli, współdziałają z nami, przyczyniając się do dzieła wyzwolenia w nas Bożych sił. Może i nie przypuszczają, jak wielką przysługę okazują człowiekowi, który umie korzystać z łaski Bożej. Prymas często również yy, z pokorą mówił o swojej posłudze, mówił, że jest narzędziem nieużytecznym, że pracował deficytowo. Owoce praktykowania pokory w życiu prymasa były bardzo widoczne. Żył według zasady: do Boga należy wszystko, od Boga zależy wszystko, Bogu należy się wszystko. Jakie przesłanie płynie z życia prymasa w duchu ubóstwa duchowego dla współczesnego świata? Tuż dla współczesnego świata pewnego potęgi rozumu, techniki, własnych nieograniczonych możliwości, któremu Bóg nie jest do niczego potrzebny, bo współczesny człowiek jest samowystarczalny, nie czuje się zmuszony szanować żadnych granic, wyznaje, że każdy może być każdym, a głównym celem w życiu jest realizowanie swoich planów i marzeń, bez oglądania się na Boga i bliźniego, bez liczenia się z prawdziwymi autorytetami, bez poczucia grzechu i odpowiedzialności za grzech. Otóż dla takiego świata świadectwo pokory prymasa jest znakiem, dzięki któremu lepiej widzimy w chaosie świata drogę życia. Drogę, która po pierwsze otwiera naprawdę o sobie, prawdę o kruchości, kondycji człowieka, ale jednocześnie jego godności zanurzonej w Bogu jako dziecka Bożego, które we współpracy z Bożą łaską może osiągnąć niewyobrażalne weżyny. Po drugie otwiera na Boga, prowadzi do odkrycia jego realnej obecności w świecie i w moim życiu. Jego mądrości i doskonałości, jego miłosierdzia, Pochylającego się nad ludzką nędzą, pełnej ufności, która wyzwala z lęku. Otwiera na łaskę, pozwala dojrzeć w powołaniu kapłańskim oraz wytrwać w chwilach próby. Po trzecie, otwiera na bliźniego, na drogę do pełnego człowieczeństwa i chrześcijańskiego humanizmu, zdolnego do ofiarowania siebie w służbie innych, która jest źródłem nieprzemijającego szczęścia. Prymas w swoim ubóstwie duchowym zrealizował w swoim życiu drogę Jezusowej Kenozy. Ogołocenia, uniżenia. Dlatego tak jak Jezus został wywyższony, wywniesiony na ołtarze w 2021 roku. W ten sposób obietnica z pierwszego błogosławieństwa, że do ubogich należy Królestwo Niebieskie, zrealizowała się w Jego życiu. Tak bardzo wymowny znak sprzeciwu wobec współczesnego świata i drogostwa dla tych, którzy chcą iść za Jezusem. Błogosławieni ubodzy, którym brakuje tak wielu rzeczy, ale nie przestają ufać Bogu.